Aha, jeżeli dobra, bo tu zwierzka jest. Puścisz jednego, to kurde widzisz, to się dotyka. Tak. Ham. Ham. Hamburger, no myślisz skąd się to wzięło, od czego? To są kurwa hamy. Banda hamów. Dlatego ja hamburgera dziś nie będę jadł i jem pizzę. No masz władzę akurat, Putin. Putan chyba. Nie, Putin. O, dobra, jest tam na prawo, patrz, jest Domino's Pizza, gdzieś tu trzeba zaparkować. Co ty tak tą gałką ciągle ruszasz? Jesteśmy w Hamburgu, idziemy właśnie do Domino's Pizza. Posmakujemy pizzy i zrobimy dla was taki vlog. No patrz tu. Niech Asia ma już zabawę. Pierwszy piatek w tym sezonie. Nakręcimy dla was takie popularne ostatnio vlogi na YouTubie, które prowadzi nawet mój ziomek. Popularno-naukowe. Salamon. No dobra, nie mój ziomek. Salami. Jestem jego fanem. Falafel taki. No i zrobimy dla was degustację. No i tyle. Mamy czerwone. Stoimy grzecznie na czerwonym. Grzecznie, grzecznie. Choć ja bym przebiegł. Zimno, zimno strasznie, strasznie zimno, jest minus 10. Ale co to jest ten bar? Jak myślicie, to jest restauracja czy nie? Nie, nie to chodzi. Ale jak chciałem widzom pokazać do minus. A widzowie tak mają pewnie na to wyjebane, nie? Co robimy? Proszę, idziemy. To Domino's Pizza. Dawaj do Domino's Pizza. Nie może być restauracja, to jest za duże. Nie wiem. Patrzę na kamerę. No. Dobra, chowam tą kamerę. To wyznanie me szczere. Chcesz coś jeszcze powiedzieć na koniec? Bo mi piździ w łapę. Co? Nie. Dobra. Dobra, dochodzimy do skrzyżowania. Jesteśmy głodni jak... Jak? Nie mogę tego powiedzieć. Nie mogę przeklinać. Jesteśmy głodni jak cholera. Jak penis. Jak co? Jesteśmy głodni jak penis żeński. O. To są i żeńskie? Nie, no, nie ma. No to co pan naprawdę? Proszę mówić dalej. No wie pan co? Właśnie teraz przechodzimy przez niemieckie pasy. Proszę, co tu się dzieje? O, zobaczcie, 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 jak wygląda niemieckie skrzyżowanie. Zobaczcie tutaj. A tak, teraz będziemy wchodzić do Domino's Pizza. Co? Chicken wypali. A ja pizza cheeseburger biorę. No i o czym jeszcze mordeczki chciałem wspomnieć, to o tym, że mam jeszcze taką Coca-Colę. Proszę. Daliśmy za to wszystko. Wiecie ile? Nie pamiętam. 26? 26 centami. 26 groszami. A ten gościu wziął sobie browara i go właśnie wypierdolił na eksa. Nie mogę pić Coca-Coli. Ja też nie, tego nie piję. Nie mogę jeść takich rzeczy. No wiem, ale ja nie mogę, ale jak się bardzo chce, to można. Asia ma pizzę z pieczarkami, jakimś glutem zielonym, z serem. Kutakiem. A Joka cały czas się przy szybie czai, nie? Brokułką, ale nie widzę. Z góry tam. Ja tu nie widzę brokułki. Nie wiem, ale idę jeść. No i tak jak powiedziałem, tak też robiłem, poszedłem jeść. Mogłeś pojechać, bo to daleko trochę. Powiem wam tak. Dobra pizza. Jeśli się jest bardzo głodnym. Gdybym miał pełną dupę, ta pizza byłaby taka sobie. Według swojego samopoczucia dzisiejszego, w tej chwili, biorąc pod uwagę to, jaki miałem dzień, uważam, że zjadłem ćwierć. Myślę, że to jest naprawdę wystarczająco, by móc ocenić. Gesslerowa wpierdala mniejsze kawałki, a się może wypowiadać. Ale nie na głoda. To jest słuchane jeszcze z jakimś poszanowaniem.
Nabity jak puszcza z serdynkami. Zmieszczą się jeszcze dwóch dobiegnie. Wejdą. Ale nie, czy z wózkiem mogą mieć problem. Nie z wózkiem, tylko no. Oj. Musimy zrobić zbliżenie na to. A tu nie kupno dzieci, nie? Nie widział. Widziałeś? Co widziałeś? No ci spadło, będę ci musiał zabić. Jestem średnio najedzony, a został mi pic jeszcze tyle. Ja wziąłem małą. Ja wziąłem średnią. I zjem to? No, ja wyglądam tragicznie. I będę najedzony. No w ogóle będę chora. Nie będziesz chora. Chyba masz dar przepowiadania przyszłości, myślę, serio. Nie, może no, mamy co na to za dowód. Dar. No dobra, zobacz. Ja po prostu się już wtedy czułam dziwnie. No kurde. Pokaż ten kubek. I jeszcze w Hamburgu to było. Kumasz, jak to wszystko się składa teraz. Patrz. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Ale ja sobie po prostu policzki popalił. Mi się wydaje, że... Widziałeś, jak na tym filmiku mam takie czerwone policzki? A co jeśli ty jesteś wiedźmą? Masz kwadratowe stopy. Lubicie dotykać jedynie ustami? Czy wolicie tak jeść na przykład jak ja? Tak? A jak odżywam, nie lubię ustami. No brawo. Asia lubi ustami. A lubicie się urąbać jedzeniem? No weź mnie machaj kamerą, że wyjem. Ciężko mi jest do ustami, z jedną ręką miałem się kiwać. Nikt nie prosił. Potrzebuję twoje usta. Nadymaj twoje usta. O, a tu do kamery. Nie, no to jest tak zrobiłam. Jeszcze raz nadymaj. No nadymaj. Nie jem tak szybko, człowieku. To nadymaj usta, jak zjesz. No jak zjesz, proszę mi tu do kamery nadymać usta. Co to było? Mały samochodzik z czymś na przodzie. Dobra, vloga tu kręca. Co? Vloga kręca. I nadymaj usta do kamery, bo to potrzebuje potem do miniaturki. Kompletnie o to mi nie chodziło. Sam nadymaj. Nie idzie z tobą kręcić vlogów. Współpracować. Czy nie nadajesz? Nie chciałem przy tego mówić, ale ty się nie nadajesz i chyba bym musiał znaleźć sobie jakąś nową dziewczynę do vlogów. Zobaczymy. Jak sobie znajdę, będę z nią spędzał więcej czasu niż z tobą. W życiu się liczą lajki tylko, a nie pieniądze. Dla ciebie pieniądze się tylko liczą. Ja nie rozumiem tego, ale szanuję, okej. Okay. Dla mnie się liczą lajki. Dlatego się zbiegł. A ty dlatego jesteś bogata? Wolę mieć 5 lajków niż 5 złotych. Jesteś sprawiony atencji. Nie. A ty bogactwa i rozpustę. Dla mnie najważniejsze są w życiu lajki. Lajki i komentarze. Tak więc wchodźcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, hejkujcie. Wbijajcie łapki w górę, w dół. Jest to pizza cheeseburgerowa. I powiem wam, że... Mogę? Że mogłem mu powiedzieć, żeby nie dawał mi cebuli. Bo ja nie mogę jeść cebuli. Ja nie mogę takich rzeczy jeść, a cebuli w ogóle nie mogę jeść. Nie jestem Janusz Cebularz. Jakby stare mięso. Nie jest to hackflash? Mielony?
Mielone stare mięso. Po czym wnosisz, że jest stare? Bo ja nie wiem. Po smaku. Dobra, mordy, zjedliśmy tą pizzę. No ślisko. Jak będziecie chcieli więcej vlogów takich smacznych, to dawajcie znać. Chętnie coś jeszcze wpierdolimy dla was. Asia, co się stało? Dwa razy się prawie poślizgnęłam i ciebie przy tym nie było. Wow. I teraz hejtujcie teraz. Ach, Janek, on powinien tam być przy niej. A nie, no łazi z tym telefonem, nagrywa w ogóle, a ona jest taka. A w ogóle? No. To po ile była ta kurtka, co ja teraz mam na sobie? Ta kurtka, co mamy teraz na stopie? Ile ona była? Nie wiem. 60 euro? Nie wiem. Czy to nie jest kurde dużo, jak na kurtkę, która kurde nie umie. Przecież, trzymać kapturka? Przecież jest nagrany, jak ci mówiłem, żebyś o mnie brała. Ja nie wiem. No. Ja muszę tak. Już wiem, zrobię tak. Tak. Zima zaskoczyła Asię. Patrz. Nie, tak głupia. O, jak to fajnie widzę. Patrz. O, no widzę. Tak? No, usiłki na kurs. Na chęć. Tak, na nie wiem, może. Teraz to jakoś... Zimno. Zejdź na prawo, bo rowery jeżdżą. Czyż nie musisz mi mówić, że zawsze nie słychać gdzieś, jak wielę. I teraz wszyscy śmiejmy się z Asi. Nieśmieszne. Nie, to nie jest śmieszne, to jest... Może nie śmieszne, ale też nie jest nieśmieszne. Znowu mnie spychać, ja chcę. Bądź mi spychać, kurde, trochę. No podążaj, kurde. Ja się do siebie zbliżam, a ty sama odchodzisz na lewo. Nie odchodzę na lewo, cały czas idę. Normalnie. No to nie wiem, jak ty się spychasz sama. Ty mnie spychasz. Ja się nie spycham. Spychasz mnie. Teraz też się spycham. Teraz też. Nie, to ty się na moją stronę ciśniesz. Nie, bo kurwa nie chcę, żebyś się spychał. Na drogę rowerową. Jeżeli chcecie, żebyśmy dla was coś jeszcze kiedyś zjedli... No ja już wiem co. Co? Gówno. A, to ci zamówili. Nie. I no nie gówno, no chyba, że będę bardzo głodny. Dobra. Tak więc musicie się postarać. Wiem, jak to będzie wyglądało. Jak? A, zjedz coś ostrego, zeżywaj się. Aha, no i nie ma ostrych rzeczy, nie będę jadł. No, i ogólnie, żeby to było coś zdrowego najlepiej. No, najlepiej. I takiego, co będzie mi smakowało. 8000 kosztów zrobiłam. Tak więc, yo, bang, bang, subskrybuj, lajkuj. A jak nie, to się fajkuj. Odfajkowałeś to? Dobra, żegnaj się, Misiu. To też kurde nie działa, zobacz ten kaptur. No, tragedia, żegnaj się. On tego dosyć. No, masz swoje 10 sekund. Nie spychajcie mnie. No żegnam. Taki szybki update'cik, bo właśnie znalazłem rachunek z Domino Pizza i zapłaciliśmy jednak 21,02. Tak więc Asia próbowała mnie oszukać na 5 euro. Kubiński już tu przygotował. Kungi gung i nara.